Dzień dobry Państwu. W południe niedzielne spotykamy się z laureatką, powiedziałbym świeżo upieczoną, świeżo, świeżo namaszczoną laureatką XVI edycji Nagrody Angelus, Kataryną Babkiną, autorką tej oto książki Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek. Proszę zwrócić uwagę, książka nie jest bardzo obszerna, a jednak jest niesłychanie gęsta. Wspaniała, intensywna, zachwycająca, urocza i bolesna momentami. Nie tak wielu było, nie tak wiele było kobiet wśród laureatek Angelusa do tej pory. Powiedziałbym zawstydzająco mało. A przecież pośród autorów i autorek książek, które startują do tej nagrody pisarek jest całkiem sporo. I nie przypominam sobie nagrody za zbiór opowiadań. Wprawdzie te, te opowiadania są... Spojone, konsekwentne, układają się w pewną całość, ale niemniej są to opowiadania. Można je czytać osobno, można wyjąć poszczególne i czytać je z wielką przyjemnością. Jest z nami pani tłumaczka, która. Bardzo chciała być na skraju kamery, ale proszę Panią tłumaczkę pokazać. Pani Olgo, zechce Pani powiedzieć dwa zdania o sobie, niestety nie znamy się. Dzień dobry, jestem Olga Hrebor. jestem literaturoznawcą też z drugiego wykształcenia. Jest mi bardzo miło, jestem też pełnomocniczką prezydenta do spraw pochodzenia ukraińskiego. i mi bardzo miło, jestem zaszczycona, że mogę dzisiaj tłumaczyć Panią Katarynę. A my, bardzo, a my bardzo dziękujemy. W pewnym momencie poproszę Pani o przeczytanie jednego fragmentu raz po ukraińsku, raz po, po polsku, żeby Państwo mieli możliwość usłyszeć ten tekst. Ale najpierw chciałbym zapytać, jak do tej książki doszło? Po powieściach, które pisałaś, postanowiłaś napisać opowiadania. Wydawałoby się, że one... E, eksploatują coś tak bardzo naturalnego, tkwi, co tkwi w autorce, co tkwi w tobie, e, wydają się niewysilone, niewymęczone, niewyszukane, nie, nie skonceptualizowane, wydają się tak niebywale, niebywale bliskie jak, jakiegoś, jakiegoś przeżycia albo jakiegoś nastroju, w którym, w którym pozostawałaś, że to aż zdumiewające. E, jak, jak, do tego, jak do tego doszło? E, Dobro dnia. Dzień dobry. Мені дуже приємно тут бути. Дуже рада вас всіх бачити і не бачити тих, хто дивиться трансляцію. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Tych, których Państwa tutaj widzę, ale również tych, których nie widzę naszych widzów online. Не те, щоб я писала загалом багато романів. Я пишу коротку прозу: написала один роман, але це скоріше довге оповідання niż роман. To nie tak, żebym ja specjalnie pisała jakoś powieści, napisałam tak naprawdę jedną powieść, zazwyczaj piszę krótką prozę, ale to też tak naprawdę było po prostu długie opowiadanie. І дуже мені подобається така течія в літературі, не знаю, чи можемо назвати це течією література свідчень, коли на прикладі маленьких своїх життєвих історій люди розповідають про великі історичні події, такими як книжками, наприклад, є «Мабуть, естер» Каті Петровської чи Мрець у бункері Мартіна Полака. i bardzo mi się podoba taki nurt w literaturze. Nie wiem czy można go nazwać nurtem, ale taka literatura doświadczenia, gdzie przez pryzmat doświadczenia małego człowieka jednej osoby opowiada się o wielkiej historii. Taką książką jest na przykład Estera Kati Piotrowskiej czy też Martin Polak. I możliwo e, możliwe, od początku ja chciała napisać, że схоже, te książki polegają w tym, że autorzy robią na przykład taką rodoznawczo rozwitku pro e, historię swoich przodków i na tle tego opowiadają jakąś całą historię pewnej ziemi, pewnego narodu e, jakiegoś większych leciej. i właśnie chyba tak chciałam do tego podejść, że ci, ci autorzy na, badając historię swojej rodziny, badając rodzinę swoich swoich przodków, też zgłębiają tą wielką historię, która otaczała Otaczała te losy i, i właśnie w ten sposób też chciałam do tego podejść. Ale liczę tym, że ja pochodzę ze zwyczajnych, obydniczych rodzin radziańskich i wszyscy, Люди в цих людинах постійно, як і багато інших людей в радянські часи і після них мали різні проблеми. Наприклад, польський прадід, який був польський шляхтич, але в якийсь момент приєднався до Леніна і витратив родинні статки на один з бронепоїздів революції. Ale mój problem polegał na tym, że pochodzę ze zwykłej robotniczej rodziny i moi przodkowie, tak jak zresztą wiele rodzin radzieckich, może nie miało aż takich doświadczeń. Na przykład mój dziadek, pradziadek, który tak naprawdę był polskim szlachcicem, i w pewnym momencie przyłączył się do Lenina. І чи рідні були в якісь моменти теж вислані чи ув'язнені, потім реабілітовані. Коротше, по всіх цих людях нищилися будь-які документи. Пам'ять родинна, вся, яка була, залишилася лише як переповідки, як усна народна творчість, де історії друзів рідних сусідів переплітаються між собою, і розповідаються, як щось таке одне ціле, де вже не можна добрати, що є правда а що вигадка. I wszyscy, wszystkie te osoby z mojej rodziny, moi krewni, oni byli przesiedlani, uwięzieni, potem rehabilitowani. Natomiast wszystkie dokumenty związane z ich historią były niszczone, uległy zniszczeniu, więc ta pamięć rodzinna to była ta pamięć oralna, pamięć ustna, która była przekazywana trochę w historii takiej legendy, też pomiędzy przyjaciółmi znajomymi i utrwalana w, w taki sposób, trochę jak pamięć ludowa. No i z warchu to wszystko znaczna część ta czystyna rodziny, która, jaka po co mojemu dziadku, ona pochodzi z Donbasu, tam, gdzie zaraz idą bui, to tam już fizycznie niczego nie zależyło z tych dokumentów, nawet, nawet fizycznie, po prostu wszystko zgorzyło i zrujnowane. No więc ta część rodziny od strony dziadka, o której mówiłam, ona pochodzi z Donbasu, tam, gdzie teraz odbywają się działania wojenne, więc tam po prostu fizycznie zniknęły wszystkie te dokumenty, one po prostu spłonęły. І нічого мені не залишилось, окрім як е, зібрати різні такі історії, які я знаю своєї родини, інших родин, моїх друзів, моїх знайомих, незнайомих, десь випадково почуті. І на основі їх, наче вигадати оцю таку цілість. Więc cóż mi pozostało? Pozostało mi jedynie zebrać te historie z mojej rodziny, z rodziny moich przyjaciół, moich znajomych, a nawet i nieznajomych, historie zasłyszane i wymyślić po prostu tę opowieść. To jest uderzające, że w stylu tej, tej opowieści jest właśnie ta oralność, ta mowność, o, którym, o której wspominałaś, prawda? To, to bardzo trudno, wbrew pozorom, tak pisać, żeby, żeby zabrzmiało to wiarygodnie, żeby, żeby czytelnik miał z jednej strony poczucie, że obcuje z literaturą, z czymś estetycznym, z czymś, co go ma… Urzec, a z drugiej strony odnieść wrażenie autentyczności i to się rzeczywiście rzeczywiście znakomicie udało. Pomyślałem też jeszcze o jednym, a mianowicie w stawce także tegorocznej, choć zdarzało się to poprzednimi laty również, byli bardzo interesujący, nawet wybitni ukraińscy pisarze, którzy dość konsekwentnie zwróciliśmy na to raz czy dwa uwagę, pisząc o współczesnej Ukrainie, uciekali w jakąś fantasmagorię wyobraźnie, w, w światy, za światem, tak? w, 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 sytuacje, w sytuacje nadzwyczajne. Jakby, jakby realizm był czymś odrobinę bezsilnym na Ukrainę dzisiaj, a w tym przypadku wydaje się, że jest wystarczająco mocny, żeby, żeby opowiedzieć coś prawdziwego. Nie ma na moją dułku niczego bardziej fantasmagorycznego, dziwnego, niejmów i w jednocześnie też harnego, niż nasze dzisiejsze dzieją. E, według mnie nie ma nic bardziej fantasmagorycznego, magicznego, e, dziwnego i pięknego zarazem niż rzeczywistość, z którą stykamy się obecnie. I za starają się pełna w literaturę i to właśnie staram się przenieść do literatury. Ja. E, y Autorka mieszka w Kijowie. Czy, co to za miejsce Kijów w, 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 dzisiaj na, na Ukrainie? Gdzieś między Zachodem a, a Donbasem, między, między taką krainą, która bardzo silnie definiuje swoją tożsamość ukraińską, a, a, a krainą, która, która nie wie, czym chce być, prawda? No, też jest takie czemu jest z europejskich wartości i czymś najgorszym z wartości radzieńskich. My jesteśmy gdzieś w To coś Wodno... pomiędzy jedną z najlepszych rzeczy z tych europejskich wartości i jednocześnie najgorszych tych postradzieckich. Jesteśmy czymś dokładnie pośrodku. Wtedy jest dużo swobody twórczej energii, biznesowej energii też, dużo umiejętności, dużo początków, dużo siły. Jednocześnie jest to taka bardzo twórcza przestrzeń. Jest w niej bardzo dużo wolności, takiej twór, do, do twórczości, ale też takiej energii przedsiębiorczości, siły, takiej mocy, pewnej, pewnej energii, która się przez to miasto przetacza. I razem z tym, je. Uh, yeah, uh... Розглядаю це як радянський спадок є брак відповідальності індивідуальної, наче, якщо в нас щось не так, то винен хтось в країні, влада, якісь інші люди, хтось там винен і тільки люди доходять до того, що на них власне залежить, як, як навколо них. Jednocześnie jest to oczywiście spadek myślenia radzieckiego. Jest taki brak indywidualnej odpowiedzialności za otoczenie. Jeśli coś idzie nie tak, to znaczy, że ktoś musi być winny, to władza jest winna, to inni ludzie są winni. Dopiero teraz zaczyna docierać do nas takie myślenie, że to ty jesteś sprawczy i masz wpływ na to, co się wokół dzieje. Ну і теж якісь речі, які є базовими правами людини в якихось аспектах, в тому, що стосуються е, мізогенії, гомофобії, е, якихось расистських моментів, е, вони у нас поки що розглядаються як щось таке новітнє і розкіш, і щось дивне, за що люди виступають чомусь. Поза як це мають бути просто базові, базові права людини. No i oczywiście, jeśli mówimy o podstawowych prawach człowieka, jest bardzo dużo mizoginii, homofobii, innych jakichś takich prorosyjskich, postrosyjskich, nienawistnych podejść i te na przykład protesty, gdy ludzie walczą o te prawa, są traktowane jako pewna feria, pewna nadbudowa, nie jako walka o coś, co jest oczywiste i przynależne i powinno być podstawowym prawem. Zanim wrócimy do, do książki, jeszcze, jeszcze troszkę dookoła otrzymałaś Nagrodę Europy Środkowej. Co to jest ta Europa Środkowa? Bo kiedy przyznajemy tę nagrodę albo rozmawiamy o Europie Środkowej, okazuje się, że odpowiedzi na, na pytanie, czym ona jest i jak ją rozumieć, jest niesłychanie dużo. Czym jest Europa Środkowa? Czy rzeczywiście jest... Jakby w głowie, w Twojej głowie czy, czy, czy w, na Ukrainie to jest kategoria ważna? E, Točno Europa centralna jest czymś ujawnym. Dla Ukrainy oczywiście czymś краszym, niż u nas. Не до кінця відомим, дуже бажаним, але разом з тим чимось таким, чого ми наче і боїмося, бо не розуміємо всіх аспектів того, що таке є бути європейським, бути європейцем і так далі. Але взагалі, якщо в Україні тобі хочуть щось продати: паркет, штори, килим, пальто, що завгодно, то кажуть про те, що то є. I europejska jak jest. I nawet charny remont prymieścienia, budiek remont normalnej prymieścienia u nas nazywa się Euroremont. E, no, w ogóle Europa dla nas jest czymś wyobrażonym, oczywiście lepszym. Nieznanym, ale pożądanym, czegoś, czymś, czy trochę się boimy, ale kim może chcielibyśmy być, aspirujemy. No Ale w ogóle w sam, samo słowo europejskie, jeżeli chcemy coś sprzedać i to ma być bardziej wartościowe, nieważne czy to jest dywan, płaszcz czy jakiko, jakakolwiek inna rzecz, to to jest po prostu europejskie. I tak samo u nas remont, który ma wysoki standard, się nazywa z samej nazwy, jest Euroremont. Ремонт, євро ремонт і uh, велика кількість людей, uh, українців, з-поза uh, цієї нашої бульбашки, якоїсь там інтелектуальної, uh, не були взагалі ніколи поза межами України, в тому числі в Європі. Однак, коли їм хочеться відстояти якусь свою думку в основі своєї здорову, наприклад, те, що має бути якісна медицина, те, що мають бути великі пенсії, більші зарплати. Краще ремонтувати їм вдома телефон не мають мають бути нормальні дороги, що завгодно. Вони завжди, ніколи не бувши в жодній Європі, ні в центральній, ні в будь-якій іншій. І не вважаючи, що вони є в Європі, бо направду то Україна там знаходиться, завжди кажуть: от у нас погано це і це, і це. А от в Європі не так, в Європі це добре. Це може не мати нічого взагалі спільного з тим, як там насправді це все в Європі, але є так. таке уявлення, що там, в цій Європі, все окей. I chciałabym dodać, że na przykład osoby spoza tej naszej intelektualnej bańki, one często nie tyl, nie, nigdy nie były nie tylko w Europie Środkowej, w Zachodniej, ani w środkowej, nigdy nie były poza granicami swego kraju, ale chcąc uzyskać czy też wywalczyć pewne rzeczy, pewne standardy, na przykład wyższy standard opieki medycznej czy, czy lepsze drogi, czy lepszą opiekę, to powołują się zawsze na ten, na ten europejski mit, na tą Europę wyobrażoną. Zawsze powołują się na to, że u nas, u nas jest źle, u nas jest tak, a w Europie jest wszystko na pewno dobrze, lepiej, wspaniale, co też pokazuje na taką dychotomię, że jednak nie do końca myślą, że są tymi Europejczykami, bo mówią, że u nas jest tak, a w Europie jest lepiej. U nas też tak mówiono. Mówiono o Zachodzie, prawda? Mo, może nie Europie, tylko o Zachodzie e, e, mitycznym. E, m, usłyszeliśmy w bańce intelektualnej, i jeszcze, jeszcze w związku z tym pomyślałem sobie, spytam, a, czym jest życie literackie w tej chwili. Z naszej perspektywy, takich jednak e, m, ludzi, którzy znają Ukrainę przez wybrane książki, głównie przez wybrane książki. To literatura ukraińska przeżywa jakiś swój nadzwyczajny czas. To jest, jest sporo interesujących autorów, ciekawych książek, dość dużo się tłumaczy, i tłumaczy się nie dlatego, że, że jest ku temu okazja, tylko po prostu dlatego, że warto. Ale czy, czy to się czuje jakoś, tak, będąc w Ukrainie, że, że to jest takie tętniące, tętniące środowisko, ciekawy czas? Ja rozumiem, proszę o pan ale na praktyce to wygląda troszkę inaczej. Bahato klasnych tekstów, ciekawych autorów. У нас було завжди. Натомість, чого у нас не було, у нас не було ринку, у нас не було людей, які встані якось нормально ці книжки видавати, а тим більше представляти їх на міжнародних ярмарках, продавати права. Чи навіть коли я видавала свої перші книжки, то в видавництвах за перепрошенням просто не було людей, які встані відповісти на листа англійською мовою. A. Rozumiem, o czym Pan mówi, ale to troszeczkę nie tak. U nas naprawdę świetnych, dobrych tekstów literackich nie brakowało już wcześniej. One zawsze były, tylko tego, co u nas nie było, to nie było rynku wydawniczego. Nie było komu wydawać, nie było ludzi, którzy potrafiliby prezentować te książki na zagranicznych targach międzynarodowych. Nie było osób, które potrafiłyby sprzedawać prawa autorskie do książek. Не було часом навіть особ, которые були встані в язику англійським відповідати на мейла. І сорі, я не закінчила. І, uh, якщо чесно, то теж це не було в пріоритеті. Тому що, правду кажучи, коли колапсував Радянський Союз, слава Богу, що це сталося в країні, у нас була повністю руїна. Тобто, проблеми видавничого ринку були на місці 98-му. були і залишаються проблеми політичні, економічні, соціальні для людей значно пріоритетніші і важливіші ніж проблеми з літературою, напевне, так. No i umówmy się. Po upadku Związku Radzieckiego to właśnie był podstawowy problem, bo się, wiadomo, że problemy ekonomiczne, gospodarcze, społeczne, polityczne, które, tych, których doświadczamy dla ludzi, zawsze będą bardziej ważne niż kwestie związane z literaturą. No i jest to też dosyć naturalne. I zaraz, kiedy przechodzę do ciamy kraina, to przechodzę do ciamy i rynek literatury i. Виявляється, що ми вже маємо ресурс на те, щоб не лише писати, а й теж комусь це. pokazane na lewo jakąś tej współpracę, I tak staje się, że teraz więcej przekładają i więcej bacieć i więcej znają. I to jest też właśnie teraz ten rezultat, że w końcu dochodzi do siebie ten kraj, otrząsnął się z tego marazmu i okazało się, że jest ta literatura, którą warto pokazać, pokazać że można nawiązać te relacje międzynarodowe, stąd więcej przekładów i więcej, większa obecność ukraińskiej literatury na zachodnich rynkach. To teraz posłuchajmy literatury po ukraińsku, jeśli mogę, y, mogę prosić, o przeczytanie tak. fragmentu y, z tej książki, y, a później pani Olga ten sam fragment przeczyta po polsku. Dawno, dawno w jej Dida Jakoba Тут Джейкоб знову підняв і опустив брови власника невеличкої фабрики якогось нитоку пфельзі, пфальці, самими губами поправив матір Джейкоб, вломилися серед ночі. Її батькові Гершому було чотири роки, і йому здалося, що то напали відьми та інша нечисть сказок. Матір, сестер, батька, тіток хапали в темряві і викидали на двір. Гершим теж вибіг на двір, як був у ліжку, босоніж і там схопили і його. Він втрапив до рук старого сміттєра, котрий жив по той бік вулиці. Його маленька халупа тулилася до одного зі старих міських мурів, поруч із котрим був будинок батьків Гершома. Малий Гершом завжди боявся сміттяра, та його старої, зморщеної дружини, ніби так і знав, що колись вони схоплять його і з'їдять. Саме це, на його думку, відбувалося тієї ночі. Сміттяр затулив йому рота своєю великою долонею і, вповивши в безрозмірне, смердюче пальто, потяг його до халупи. Утім, там малого Гершома вирішили, очевидно, з'їсти пізніше, тому спустили в підземний льох і залишили там. Він довго кричав і плакав, а тоді заснув у холоді й темряві абсолютно сам. Коли хлопчик прокинувся, у льосі вперше і востаннє горіла свічка. А на постеленому для нього шматі скрутилася, обіймаючи його стара дружина сміттяра Вона плакала. Ти відьма? спитав Гершом. Я відьма, сказала потворна стара, витираючи сльози. І я накладаю на тебе закляття. Коли ти закричиш чи заплачеш, чи промовиш бодай слово, чи хоч заскиглиш, ти одразу ж помреш. Тоді відьма подивилася на нього, ніби зважуючи, чи достатньо, він перелякався і, очевидно, вирішила, що недостатньо. І тому додала: І твоя мама помре, і сестри, всі помруть, якщо ти заплачеш, чи закричиш, чи бодай щось скажеш. Гершим тільки мовчки дивився на неї, і тоді відьма, навіщось іще раз його пригорнула, вилізла з льоху разом зі свічкою і підняла сходи за собою. Наступні чотири роки, а за відчуттями так всі сто, малий гершем мовчав і чекав, коли ж його нарешті з'їдять. Щодня або майже щодня йому скидали в льох якусь їжу і спускали пити у відрі, а іноді сміття в ляду і, жестом нагадуючи, що Гершом помре, якщо зрадить закляття німоти, залишав її відкритою, і в льох падало тьмяне світло з халупи. У Льосі було весь час холодно, і хлопцеві безперестанно скидали якесь нове і нове шмаття. А коли воно ставало зовсім вологе, він клав його у відро і воно зникало в отворі на горі, а згордом поверталося сухим або ні. І якось, коли було особливо зимно, у льох впало навіть старе пальто сміттяра. Все таке ж смірдюче, яким Гершом його запам'ятав, але дуже тепле. Гершом не дуже ліс і розвивався, але залишався живим. І от одного дня ляда прочинилася, і замість відра або ж хліба чи підгнилого яблука в льох спустилися сходи. На горі чекав сміттяр. Він наказав Гершому підніматися. Напевно, рухаючись, малий таксяк видряпався на гору, гадаючи, що настав нарешті час, коли його зжеруть. Але напівживий старий тільки підштовхнув дитину до дверей, за якими чулися брязки, крики, багато життя. У міста заходила армія союзників, і сказав: Іди. А тоді, висхлими руками, розтулив слабкий дитячий кулачок і щось туди вклав металеве і холодне. Купуй їжу, сказав старий і повторив Іди, біжи. І Гершом побіг, сам не знаючи, куди, так швидко, як лише міг, поприспалений батьківський дім кудись у місто, подалі від сміття та старої відьми. І тільки коли втрапив до рук жіночок з Червоного Хреста, котрі спитали, як його звуть, звідки і до кого він біжить, погано зрозуміли, але забрали із собою, дали теплої юшки. Тоді лише наважився він глянути, що таке маленьке, тверде нагрілося в його липкому кулаці. Перстень йому не довелося вимінювати на їжу, о ні, сказала жіночка, дуже очевидно з того щаслива. Тата дуже швидко знайшли равини. Знаєте, вони ж тоді вишукували кожне вціліле дитя. І моя бабуся тут Джейкоб знову підняв брови. Ну, ми кажемо на неї бабуся, але насправді вона була йому якась далека тітка. Зробила на нього запит, і по закінченню війни її сім'я в США його прийняла та виховала. Ми потім дізнавалися про сміття, звісно. Дружина його померла з голоду чи від хвороб під час війни. А сам він згинув, загубився десь одразу по приході союзників. Дітей вони не мали. Нам сказали, його прізвище було таненбаум. Це щось як різдвяна ялинка. Уявляєте? Так красиво. Дякую дуже, пані Катерина. А зараз пані Волка. Dawno, dawno temu do domu jej dziadka Jakuba, tutaj Jacob znów podniósł i opuścił brwi, właściciela jakiejś niewielkiej fabryczki nici Fails Files, samymi wargami poprawił matkę Jacob, włamano się w nocy. Jej ojciec Gershom miał wówczas cztery lata i wydawało mu się, że napadły ich wiedźmy i inne siły nieczyste z bajek. Matkę, siostry, ojca, ciotki chwytano w ciemności i wyrzucano na dwór. Gershom też wybiegł na dwór, tak jak był w łóżku. Boso, tam złapano też jego. Trafił w ręce starego śmieciarza, który mieszkał po drugiej stronie ulicy. Jego maleńka chałupa tuliła się do jednego ze starych miejskich murów, obok którego stał budynek rodziców Garszoma. Mały zawsze bał się śmieciarza i jego starej, pomarszczonej żony, jakby wiedział, że oni kiedyś go złapią i zjedzą. Właśnie to jego zdaniem działo się tej nocy. Śmieciarz zamknął mu usta swoją wielką dłonią i zawinąwszy wielkie, bezrozmiarowe, śmierdzące palto, pociągnął go do chałupy. Tam zdecydowano, że małego Gorszoma oczywiście zjedzą później, więc spuszczono go do podziemnego lochu i zostawiono. Długo krzyczał i płakał, aż wreszcie zasnął w zimnie i ciemnościach absolutnie sam. Kiedy chłopczyk się zbudził, w lochu pierwszy i ostatni raz paliła się świeca, a na rozesłanych dla niego łachmanach kuliła się obejmując go. Stara żona śmieciarza. Ona płakała. Jesteś wiedźmą? spytał Gerszą. Jestem wiedźmą, powiedziała potworna starucha, ocierając łzy. I nakładam na ciebie zaklęcie. Kiedy krzykniesz lub zapłaczesz, czy bodaj wypowiesz słowo lub choć zakwilisz, od razu umrzesz. Wtedy wiedźma popatrzyła na niego, jakby oceniając, czy dostatecznie się przestraszył, i oczywiście doszła do wniosku, że niewystarczająco, więc dodała. I twoja mama umrze, i siostry, wszyscy umrą, jeśli zapłaczesz, czy krzykniesz, czy bodaj cokolwiek powiesz. Gerszą tylko patrzył na nią w milczeniu. Czemuś jeszcze raz go po coś przygarnęła, wylazła z lochu razem ze świecą i wyciągnęła za sobą drabinę. Następne cztery lata, a w jego odczuciu całe sto lat, mały Gerszą milczał i czekał, kiedy go wreszcie zjedzą. Codziennie albo niemal codziennie zrzucano mu do lochu jakieś jedzenie i spuszczano w wiadrze wodę, a czasami śmieciarz otwierał klapę i gestem, przypominając, że garszą umrze, jeśli złamie zaklęcie milczenia, zostawiał ją otwartą. I wtedy do piwnicy wpadało mętne światło z chałupy. W piwnicy było cały czas zimno i chłopcy zrzucali stale jakieś coraz to nowe szmaty. A kiedy one robiły się całkiem mokre, mamy mały wkładał je do wiadra i ono znikało w otworze w górze. A potem wracały suche, albo i nie. Kiedyś, kiedy było szczególnie zimno, do lochu wpadło nawet stare palto śmieciarza. Wciąż tak samo śmierdzące, jak Gerszom je zapamiętał, ale bardzo ciepłe. Gerszom nie bardzo rósł i się rozwijał, ale pozostawał żywy. I oto pewnego dnia klapa się otworzyła i zamiast wiadra, albo skórki chleba czy pod gniłego jabłka do piwnicy opuściła się drabina. Na górze czekał śmiecia, śmieciarz. Kazał Gerszomowi wejść na górę. Niepewnie się ruszając, mały jakoś tam się wgramolił, myśląc, że w końcu nastał czas, kiedy wreszcie go zjedzą. Ale na pół żywy stary tylko popchnął dziecko do drzwi, za którymi było słychać dudnienie, krzyki, ożywienie. Do miasta właśnie wchodziła armia aliantów, powiedział. Idź! a wtedy wyschłymi rękami rozsunął słabą dziecięcą piąskę i coś tam włożył, metalowego, zimnego. Kupuj jedzenie, powiedział stary i powtórzył. Idź, biegnij, idź, biegnij. I Gerszą pobiegł, sam nie wiedząc dokąd, tak szybko jak tylko mógł. Obok spalonego ojcowskiego domu, gdzieś w miasto, byle dalej od śmieciarza i starej wieźmie. I dopiero kiedy trafił w ręce babek z Czerwonego Krzyża, które wypytywały, jak się nazywa, skąd i do kogo biegnie, źle zrozumiały, ale zabrały go ze sobą i dały mu ciepłej zupki. Wtedy dopiero odważył się zobaczyć, co to jest, to maleńkie, twarde, co nagrzało się w jego lepkiej piąstce. Pierścionka nie musiał wymieniać na jedzenie. O nie, powiedziała babeczka, oczywiście bardzo z tego powodu szczęśliwa. Tatę bardzo szybko znaleźli rabini, którzy szukali wtedy każdego ocalałego dziecka. Moja babcia, tu Jacob znowu podniósł brwi, no my mówimy na nią babcia, ale naprawdę to była daleka ciotka, zaczęła go poszukiwać pod koniec, czy może już po zakończeniu wojny i jej rodzina w USA przyjęła go i wychowała. Potem dowiadywali się o śmieciarza. Oczywiście jego żona zmarła z głodu, czy od chorób w czasie wojny, a on sam przepadł, zagubił się gdzieś od razu po wkroczeniu aliantów. Dzieci nie mieli. Powiedziano nam, że nazywał się Tanemba. To coś jak Bożonarodzeniowa choinka. Wyobraża Pani sobie jak pięknie? Bardzo, bardzo dziękuję. Tutaj wybrałyście autorka wybrała kawałek z takiej okrutnej baśni, prawda? Okrutnej, okrutnej baśni. Ta, ta książka jest tak chyba staram się o niej mówić w taki sposób, żeby jej nie opowiadać, jednak, bo, no bo liczę na to, że Państwo ją przeczytają. Ta książka się jakoś tak między czułością, a taką dotkliwością czasami bardzo, bardzo odczuwaną waha, prawda, i tutaj jesteśmy w takiej... Ta czułość jest bardzo szorstka, choć właściwie bohaterska, myślę o osobach, które ukrywają chłopca. Los chłopca jest właściwie straszliwy, to, to, to cztery lata uwięzienia w lochu. To, to zupełnie, zupełnie niezwykłe, ale opowiedziane jest to jednak z, taką, z takim przyzwoleniem na życie, które wynika z tej perspektywy dziecka, prawda? To, to wydaje mi się takie bardzo, bardzo interesujące. Więc między taką czułością a dotkliwością widziałbym te, te opowieści i ich usytuowanie. Tak, no dzięki temu w principi wyżywają w takim świecie, jak więc je. W umieniu zobaczyć te все tak i tak prawisty. No właśnie, Tak, zgadzam się. No dzięki temu potrafimy przetrwać w tym świecie i opowiedzieć na nowo, mogąc opowiedzieć na nowo w taki sposób i zinterpretować wydarzenia. To, to, to dziecięce, czułe, to takie uchylające ostateczność wszelkich zdarzeń czy wszelkich wyroków, myślenie, które gdzieś wkrada się do tej książki, przynosi, przynosi trochę, jakby to powiedzieć, trochę światła, trochę optymizmu w niewielu książkach ukraińskich, proszę wybaczyć, nie czuję się tutaj specjalistą, ale tych współczesnych dostrzegam taki, taki klimat. Problemy w tym, że za mało optymizmu, czy w tym, że o strasznej rzeczy mówimy, a nie o życiu, jakie ja, w ogóle jest ja tak sobie no, nie dużo, jak się na niego podziewamy się w perspektywie. Tylko mnie rozchodzi to, że nie ma, nie ma takiej krainy, nie ma takiej ludyny, jakie nie mają traumatycznego doświadczenia, doświadczenia strasznego. Ale e, po, Ale w tym, problem polega na tym, że jest za mało tego optymizmu. E, my mówimy o życiu. Nie, ja tego, ja tego, tego się nie da ocenić, prawda? To znaczy, w żadnej mierze nie da się tego ocenić. Natomiast wygląda to trochę w ten sposób, jakby... Jakby ukraińskość była jakimś takim wyrokiem. O tak, Ale to, co się na kinezji bo Ja tylko chciałam skończyć, że mówimy po prostu o życiu takim, jakie ono jest i jak popatrzeć na nie z lotu ptaka, no i takie jest nie bardzo. Natomiast nie ma takiego kraju, nie ma takiego narodu, który by nie, doś, nie miał jakichś doświadczeń tra, te, traumatycznych. I tutaj kontynuacja była w wypowiedzi, którą. I nie ma tego ludyny, jaka nie ma, strasznego doświadczenia swojego. I nie ma I też ríč, indy, takiego indywiduum, takiej osobnej osoby, która ma takiego doświadczenia e, traumatycznego. I rzecz nie w tym, że z nami było, a w tym, jak my dajemy sobie z tym radę. W tym, jak my możemy e, to na narratyw. Nie tak już dla siebie czy dla kogoś, jak my możemy to przetworzyć na opowieść. I właśnie najważniejsze jest to nie co było, tylko jak my jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, jak my jesteśmy w stanie przetworzyć to w narrację, w opowieść o tym doświadczeniu. Dobra, czy są jesteś pisarze, czy jakiś taki, jakby zapowiedzieć Duch literatury, który, który byłby dla Pani bardziej taki inspirujący, który nie, nie, nie mówię o wpływie, o naśladowaniu, tak, o wzorcu, mówię o pewnego rodzaju inspiracji. Czy, czy istnieje jakaś, jakaś literatura, która byłaby dla, dla Kataryny Babkiny, jakaś taka budująca. To taki spisok, jaki ja może pociąć i nigdy nie zakończyć. Po um, prostu będziemy tu tutaj... siedzieć, siedzieć, siedzieć. To jest taki zestaw, że ja mogę zacząć i on się nigdy nie skończy. Będziemy tu siedzieć, ja będę wymieniać. Proszę, z, proszę zacząć, a my urwiemy. Uh -huh. e, teraz Prochazko. teraz. Charles Dickens. Charles Dickens. Ian e, McEwan. Wysława McEwan. E, Szymborska. Wysława Szymborska. E, Dan. E, John Irving. Американець. Uh, 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 так, дуже там є. Валеріан Підмогильний, Проза Івана Франка, Юрій Андрухович, Оксана Забушко, Еліс Монро, Ен Тайлор. To, to są autorzy ciekawych książek, ale czy coś ich łączy, jakaś cecha, która, która byłaby ważna? Bo, no, no, bo każdy z nas ma książki, które lubi autorów, których przechowuje w dobrej pamięci, ale czy, czy istnieje jakiś, jakiś wspólny mianownik? No, jakiś, znasz, to... w rokach z 12 roku do 19 razy w 20 przeczytała książkę Trójmuszkietery. Więc mniej więcej od 12 do 19 roku życia, co najmniej trzy razy przeczytałam trzech mukierki kierterów mm -hmm. Najlepsza literatura, na jaką ja orientuję się, ale każdy raz czytałem z takim zadowoleniem. Mm -hmm. Nie, żeby to była jakaś literatura, która jest dla mnie w wzorcem, czy na którą ja się jakoś ukierunkowuję, ale za każdym razem czytam z takim samym zadowoleniem. A, jasne, jasne. Ale wracam do, namolnie do swojego pytania, czy co, co, co w literaturze, cudzej literaturze imponuje w Panie jako autorcy? Szczerze jest najbliższy. Szczerość. Harna Szczerze. 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 mowa, piękny język. Uh -huh. bogata mowa, bo, bogaty język. I te, kolej autor, zamiast opowiadać Tobie historię, daje jej tobie preżyty, pobuty w niej. I to jeśli autor uh zamiast ci opowiedzieć historię, -huh. pozwala ci na to, żebyś ty ją przeżył, abyś w niej był. Szczerość, jak ją rozpoznać, a jak ją osiągnąć? Bo to jest jednak bardzo ciekawe, dlatego że kiedy, kiedy czytałem po raz pierwszy te opowiadanie, pomyślałem sobie, coś takiego bym przypisał im jak, jakiś rodzaj szczerości. Ale jak się to osiąga? E, Znasz, co e, taka sprawa, jak z orgazmem. Kolejny on budet, to się budzisz znatę, co Budin. To jest tak, jest jak z orga... w literaturze. Ze szczerością w literaturze jest jak z orgazmem. E, będziesz wiedział, kiedy on nadszedł. <laughs> Ojej, to ja nie wiedziałem, że kiedy czytałem te opowiadania, że to właśnie to, ale... Nie, nie, jest też, kiedy to jej... Wyczujesz literaturę, to точно no będziesz znać, że ona tam je. Aha, okej. Okay. Przypominam sobie, tak. że chyba Oden powiedział, że szczerość to jest taki sen, taki wielki, taki wielki sen, w który literatura, w który literatura śni, jakby od dawna, prawda, że to jest w związku z tym coś bardzo niepochwytnego. Ale ja dobra, Tylko no. sobie pozwolę dokończyć tak, jeszcze, tak, że, tak, że będziesz wiedział tak, w literaturze, gdy, gdy, gdy poczujesz w niej szczerość. to jakby nie da się tego nazwać, po prostu będziesz wiedział, że to jest ona, gdy, gdy, gdy ją przeżyjesz w, czytając książkę. A, y, czy jest jakiś taki pomysł na, na książkę, który pani w, obraca w głowie, wraca do, do, do niego, ym, zaczyna albo jeszcze nie. No, jakiś taki taka myśl. Czasami pisarze żyją z taką myślą, że kiedyś napiszą taką książkę, której, y, y, której, y, którą bardzo by pożądali, ale y, y, to jest wielkim wyzwaniem. Була, але Я нещодавно to... дописала і продала. Była, był taki pomysł, ale właśnie niedawno ją skończyłam i sprzedałam już. Świetnie. E, żeby to wytłumaczyć lepiej, jeśli się jest pisarzem amerykańskim, także jednym z tych, który, którzy tutaj zostali wymienieni, to ma się właściwie za zadanie próbę napisania tak zwanej wielkiej powieści amerykańskiej. Wielka powieść amerykańska jest taką panoramiczną powieścią. Oczywiście nie wszystko uwzględnia, ale ma jednak przeciąć tak to społeczeństwo, pokazać kim, czym ono jest i, i co to jest ten moment historyczny. Wielki roman ukraiński, już taki... napisała Oksana Zabuszko. Wielką powieść ukraińską, może rozsłabę ze sesje, tego. Tak, tak. Wielką powieść ukraińską tego charakteru już napisała Oksana Zabuszko, więc ja się mogę wyluzować. A, dobra, o, o, ok. E, cały czas mnie ta Ukraina jakoś pasjonuje, dlatego że po, po pierwsze jest bliska, a po drugie jest nieznana, wbrew, wbrew pozorom. Gdyby się zastanowić nad tym, czy ta ukraińskość się już ukonstytuowała, tak? Czy, czy, czy to jest takie mocne już w tej chwili, e, m, mocne zjawisko, taka mocna wartość? Jaką rolę odegrała w tym literatura, czy odgrywa e, literaturę? To dużo dobre zapytanie i dużo składne. To jest bardzo dobre pytanie, ale też bardzo trudne. Я думаю, станом на зараз Україна відіграє література в цій українськості відіграє роль, знаєш такої записуваної рефлексії в психотерапії, яка, власне, формулює все те, що є, і дає змогу подивитися на це з боку. Ми багато говоримо і багато пишемо не про минуле, а саме про те, що є з нами зараз. ну або про Коротке в часі минуле так про ті покоління, які все ще з нами. I to jest obecnie, jak sądzę, literatura ukraińska pełni taką funkcję notatek refleksyjnych z psychoterapii, to znaczy, my bardzo dużo piszemy, bardzo dużo mówimy o tym, co się u nas dzieje, i to pozwala nam na taką autorefleksję od razu na bieżąco tego, co się odbywa. Tudzież jakby krótkiej historii wstecz, ale też niedalekiej. Więc, więc tak, to byłaby taka psychoterapeutyczna autorefleksja, i literatura bardzo ukraińska bardzo ważną rolę odgrywa. W jakim nakładzie się ukazują książki na Ukrainie? Taka proza, w jakim nakładzie się ukazuje? Nie pytam oczywiście o. No, tak, tak. Uh -huh. e, no, Dużo czytają Cię nacje, u nas 10 tysięcy na liście, pijam chorosie prodyzie. No, nie jesteśmy za bardzo społeczeństwem czytającym. 10 tysięcy rocznie to już jest wysoki nakład. No, to tak jak u nas pewnie. Pomyślałem sobie, że jest w tych opowiadaniach coś takiego, że, że czytelnicy ch ch chcieliby się do nich dołączyć ze swoją, ze swoją opowieścią. Czy coś takiego się dzieje, że nie wiem podczas spotkań autorskich czy w kontaktach z czytelnikami ktoś mówi, a, a, a w moim przypadku było tak i teraz ja chcę sprzedać tą swoją, czy w każdym podzielić się tą swoją. Aha, to ludzie mówili też że w ich simie były historii, albo macie takie same, no to my wszyscy podzielamy mocy historyczny doświadczenia. І так, це має дуже великий відгук. Люди пишуть про це в соціальних мережах, говорять про це на зустрічах, що і у них є такі самі або близькі історії, і я розумію це так, якщо у них є такі самі або подібні травми. Tak, tak. Bardzo dużo osób współdzieli to doświadczenie historyczne, no bo wszyscy je de facto współdzielimy jako mieszkańcy pewnego terytorium regionu, i jest bardzo duży odzew i w mediach społecznościowych, i podczas spotkań ludzie dzielą się tym, że mają podobne historie w rodzinach, lub nawet takie same. Ta historyczność jakaś, która jest tam. Tak wyeksponowana, bo ona jest jakby zakryta taką intymnością, prawda? To jest bardzo, bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe i właśnie wartościowe literacko, że, że w ten sposób się dzieje, że ta historia się nie pcha jakby na pierwszy plan, że ona nie narzuca swojego języka, że, że to jest język autorki, a nie język, nie język pewnych schematów, przez które jednak patrzymy na przeszłość. I w ogóle, przez które patrzymy, to jest takie bardzo interesujące. Tutaj intymność wydawała mi się też jakoś tak szczególnie ważna, wtedy, kiedy bohaterowie to bohaterki, kiedy to się odnosi do dziewczynek, do kobiet. Jest jakaś, jakaś kobiecość czy dziewczyńskość w, tych, w tym widzeniu, mam wrażenie. Czy to trafne, czy zupełnie przypadkowe, czy nietrafne? Ja może bato spareciamy się pro to, że szyre i czuciowe my zwykle nazywa zinoczym. Ale mogę się bardzo długo wspierać o to, że takie czułe i pełne odczuwanie my zazwyczaj nazywamy kobiecym. Czyli Spie, wspierać, tak? Skłócić się, spierać w sensie jakby dyskutować o tym, czy, uh -huh. czy powinniśmy w, nazywać e, wrażliwość, czy też jakby... Tak, w, czy nie, nie nazywać w ten sposób. E, tak, no... Nie rozumiem. Mnie to wygląda dosyć stereotypnym, że wrażliwość i no. śródliwość nazywają dziewczynę czy dziewczynę, sorry. Dla, 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 mnie, co, tak? dla mnie to jest e, dosyć stereotypowe podejście, że wrażliwość czy uczuściowość e, od razu e, ma narzucającą się taką, e, taki domysł, że to jest kobiece. E, rozumiem, tak. No. Ja takie pytanie, bo. Pytanie, tak, tak, jak tak, mam wrażenie, pytanie było, że te jak jakie w tebie są czy że one mają um, inne czym niż um, heroi, jakie są człowiekami, ale um, tak, takie było pytanie. Wszyscy ludzie mają inne inny za Czyli odpowiedź, bo ja wyjaśniłam, że pytanie, pytanie jakby dotyczyło nie, kobieco, nie, kobie, nie kobiecego punktu widzenia, tylko, że bohaterki, które są dziewczynami mają trochę inny jakby punkt widzenia i jakby odpowiedź Kateryny jest taka, że to jest niezależne od płci, po prostu każdy człowiek ma inny punkt widzenia i inaczej odczuwa, więc nie... nie Segregowałaby to w taki sposób, że to dziewczynki inaczej widzą. Okej, okay. wycofuję się, ale tylko trochę. <laughs> y, dlatego, że jednak y, gdzieś tutaj jest y, obecna, jak mi się zdaje, Olga Tukarczuk. Z, z jej koncepcją takiego czułego na, narratora i ten ten czuły narrator jednak ma w sobie dużo narratorki, tak? U podstawy tego podziału jest jakieś takie założenie, że ten narrator taki męski jest, jest egocentryczny, jest taki skupiony na sobie, on jest takim szafarzem właśnie właśnie historii, takich wielkich historii, natomiast ówczuły narrator jest, patrzy przez detal, przez incydent, tak, przez szczegół, przez przedmiot, przez osobę, przede wszystkim przez osobę i przez kontakt z tym wszystkim. No i to jest właśnie taki, jakby to powiedzieć, niemęski, w tym sensie, że nieugeocentryczny. I tak sobie pomyślałem, że to jest właśnie taki narrator. Я думаю, пора просто переглянути ці питання і не називати це більше жіночим і чоловічим, тому що може бути чулим наратором чоловік і жорстоким егоцентричним наратором жінка, і навпаки. I szło. A, a, ja po prostu uważam, że należy się już wycofać, y, przemyśleć już to, tą, tą taką dychotomię, że ten męski narrator będzie egocentryczny i próbujący opowiadać te wielkie historie, a ten kobiecy to będzie tym czułym narratorem. Może być kobieta, która będzie w ten sposób prowadzić narrację, autorka, y, która będzie miała właśnie tą, tą formę, wybierze jako, jako własną, i może to być mężczyzna, więc po prostu nie chciałabym tego nazywać kobiecym i męskim. Okay. Ale to trochę troszkę ciekawe. Ciekawi, bo, bo jest dość rzadkie, takie podejście jest dość rzadkie, te, takie odnoszę wrażenie, prawda? Jest bardzo jednak silny, taki, przynajmniej w polskiej literaturze, ale także w środowiskach literackich, jest taki dosyć silny nacisk na to, żeby właśnie tworzyć taką przestrzeń dla, dla kobiecego mówienia, dla, dla kobiecego widzenia, właśnie dla tej, nie chodzi o wrażliwość, bo wrażliwość oczywiście nie ma płci, ale pewien, pewien sposób bycia, tak bym powiedział. A tu rozumiem, nie. nie to, to, to jest przed, po czy obok takich feministycznych tendencji? Znaczy przed w tym sensie, że jeszcze pani nie nie weszła, po, bo już pani z nich wyszła, a, albo obok, bo, bo nie są po prostu interesujące, czy dla, dla pisania nie są ważne? E, Oczywiście że w procesie albo po, ale liczy się tym, że ne, ja bym mówiła na to, typu Створювати окремі можливості для жіночого голосу, для жіночого бачення, а просто, блін, визнати, що ці можливості є, і мають бути і робити їх однаковими. Не робити це як щось особливе і невмисне, тільки врешті прийняти те, що це має бути база. Отповідаю e, на запитання, на no то певне, в тракті, або, може, і по, e, no... To, co ja miałam na myśli, to przede wszystkim, żeby nie stwarzać takiego przekonania, że jakiś światopogląd czy też podejście jest jakoś wyłącznie kobiety, kobiece. Dla mnie po prostu należy docenić, że jakby kobiet, kobiety są, one jakby mają swój sposób pisania, ale nie, nie chciałabym tego dzielić. Myślę o tym uniwersalistycznie po prostu też jakościowe rzeczy jakby nie są przywiązane do, do płci. Я розумію, що у нас це зараз, очевидно, якийсь момент на рівні формулювань чисто, тому що, ну, як Ренсьєр казав, що якщо ти вийдеш з нерівності, то ти прийдеш до нерівності. І тому, коли пан говорить, що мають бути створені особливі можливості для жіночого писання, типа без того, коротше, не вдасться жінкам нічого писати. Що ж, давайте, ну, я в цьому теж чую щось таке дуже патріархальне, таке, не знаю. No, takie jak mają buty. E, jakby, oczywiście jakby teraz mamy debatę na poziomie pewnego e, m, myślenia o, o tym, e, jak to jest stwarzać równość, tak? Bo wiem, że jeżeli wyjdziemy z nierówności, to w końcu i tak trafimy do nierówności, e, ale jeżeli ktoś mi mówi, że kobietom trzeba stwarzać jakieś specjalne warunki, aby one odniosły sukces, e, że one inaczej nie wypłyną, nie zostaną docenione, e, no to dla mnie w tym jest też bardzo dużo jakiegoś patriarchalnego myślenia o kobiecie. Takie, takie założenie, że nie są zdolne jakby na tych samych zasadach jakby konkurować. Protekcjonalności jakieś. Pytam o to również nie tylko dlatego, że mnie się zdawało, jak rozumiem to to nie, jest związane, to, to nie ma oparcia w intencjach autorskich, ale stawało mi się, że coś takiego jest w tej prozie, że tak można ją czytać. To, że można ją tak czytać, to jest pewne. prawda? Tutaj autor nie ma nic do gadania, ale, e, e, ale, e, ale może nie trzeba rzeczywiście. Tylko również dlatego o to pytam: bo, no bo wojna na, na, na Wschodzie, wojna w Donbasie, czy ona nie, tak, nie maskulinizuje jednak kultury, języka publicznego? sposobów bycia, nie wiem, czy jestem zrozumiany, ale wystarczy, bo ja wiem, wystarczy kryzys na granicy polskiej, żebyśmy się tak nagle zaczęli, zaczęli być epatowani obrazami żołnierzy, wojska, takiej twardości, tak. I czemu wy sobie to te A, i czemu pan do to... Na je w armii jest też dostatnio kobiet, i dostatnio kobiet mają agresywną reakcję, liczącą reakcję na podzieji w świecie. І однак пан називається словом маскулінізує. I czemu pan przypisuje te wszystkie obrazy i te wszystkie sytuacje tylko i wyłącznie mężczyznom? Na wschodzie w, w Donbasie jest tak samo wiele kobiet, które mają dokładnie taki sam sposób, nazwijmy go agresywnej reakcji, czy też sposobu bycia decyzyjnym i takim no, militarnym jakby kontekście. Więc nie wiem, dlaczego od razu nad. Wydaje się temu, że wojna to jest związane z jakiś zmaskulizowany obraz. To nie jest tylko męski obraz, tylko to w głowach nadal jest męski obraz? Ja o głowy właśnie pytam. Znaczy, głowy są zajęte językiem, prawda? A język jest jakoś ustawiony pod, pod pewne oczekiwania. To, to oczywiście nie chodzi o mężczyzn i kobiety, tylko chodzi o pewien rodzaj wartości, które nagle. czy pewne, pewne właściwości bycia, które nagle zyskują na znaczeniu. Dlaczego w ogóle o to? Pytam, dlatego, że próbuję jakoś cały czas sobie wyobrazić ten, mam w pamięci parę, parę książek bardzo, bardzo wybitnych, wybitna jest książka Żadana, ta sprzed paru lat, niewielu przecież, Internet, tak? takich właśnie, no powiedzmy okołowojennych, czy tam około, około okupacyjnych. I, no i one, one, są, one są tak bardzo inne, tak inaczej traktują rzeczywistość niż to, co tutaj czytam. Dlatego mnie to po prostu ciekawi. Ta inność, inność tej prozy, inność tego widzenia. Próbuję rozpaczliwie ją e, um, usytuować w, jakiś, w jakimś języku. To jest po prostu inny pogląd, jedynie inny doświadczenie i inny literaturny metod. To jest po prostu. Nie znaczy, że jest wyjątkowo człowieczy jednak. To jest po prostu inny pogląd, inne doświadczenie i, i inny wybór przedstawiania tego w literaturze. To jest wybór żadana, ale to nie znaczy, że to jest męski rodzaj przedstawiania pewnych rzeczy w literaturze. No, no dobra, okej, okay. niech tak <gry> będzie. Aczkolwiek mam w głowie antologię wierszy ukraińskich, która, którą pewien czas temu przygotowała jedna z polskich poetek i tłumaczek. I tamta, tamta kobiece doświadczenie wojny bardzo chce. Chciało zaistnieć w tych, w tych wielu z tych wierszy bardzo chciało zaistnieć, prawda? Więc y, y, to jest jasne. Można tak, y, tak rzecz traktować, aczkolwiek nie jest to uniwersalne, ten, ten sposób traktowania, prawda? I cały czas wydaje mi się, że się spieramy y, o coś, a jeśli się spieramy, o coś, co nie jest warte sporu, to, bo. bo mm, bo wszystko, co, przypis, co wynika, moim zdaniem, z tej książki, jest wartościowe, jest ciekawe, jest, jest bardzo dobre. Jeśli to nie jest ani żeńskie, ani męskie, okej, okay. nic, nic nie szkodzi. Jest prawdziwe, jak orgazm. Za mnie wychłodać. To... To... Tak, to się. Na to się mogę zgodzić. Taka, taka interpretacja mi odpowiada. Okej, okay. Państwo reagują żywo. Może chcieliby Państwo zadać jakieś pytanie, bo nasz czas dobiega końca i yy. jest ku temu okazja. Tak, bardzo... Po... Tytuł. Z hulowy? Z głowy? <gulowy> e, tak, mi... znaczy mi sprawźnie, gdzie dużo, dużo dobry ten Mój prawdziwy dziadek naprawdę bardzo dobrze tańczył. Wydaje mi się, tak, proszę bardzo. Bardzo ciekawa jest ta kontrowersja międzypokoleniowa i myślę, że warto by było, żebyście Państwo kiedyś porozmawiali i pospierali się już poza kontekstem samej książki. Tych dyskusji międzypokoleniowych, między intelektualistami starszego i młodszego pokolenia brakuje wszędzie, a jak. Już dochodzą do skutku, to zwykle się szybko kończą. Tak jak tym razem, kiedy była to konfrontacja na marginesie spotkania w sprawie książki. Ale to tylko komentarz. Pytanie mam bardzo krótkie i bardzo proste. Chodzi o to holokaustowe opowiadanie, którego fragment usłyszeliśmy. Ja nie potrafię umiejscowić te, tych wydarzeń na mapie. Czy może pani podpowiedzieć, w jakim kraju to się działo? E, pfalc. Pfalz Pfalsce, Niemczech, na Goldonie z Polszy. Ta miejscowość. Pan Falsz? może podwytaz na Google Karcie. To się działo w Niemczech, tak? Nie, to jest na, na granicy, to jest w Niemczech, ale to jest bardzo blisko granicy polskiej. Może pan sprawdzić, to miejscowość istnieje, ta, ta miejscowość Falsz, o której mówimy w Google Maps. Pan Falsz. 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 Ale podczas wojny to było na terenie Rzeszy, a nie generalnego Gubernatorstwa. Bez pojęcia. Nie ma pojęcia. Nie, bo mówi pani o tym, że weszli alianci, czyli Anglicy bądź Amerykanie. Tak, te tereny być, tak, ci tereny. Ale, ale na tereny wschodnich tak zwanych Niemiec, czyli NRD, no weszli Rosjanie. Więc jeśli alianci, to to musiało być dość, dość głęboko na zachód, stąd takie moja konfuzja. Ja właściwie nie wiem, gdzie to się działo. A ukrywanie dzieci w lochach, w lepiankach znacznie bardziej się kojarzy ze środkową i wschodnią Europą, a w niewielkim stopniu kojarzy się z zachodnią Europą. Dlatego taki jestem trochę zdezorientowany, gdzie to właściwie miało miejsce. Tak, też pomyślałem o aliantach, ale przyszło mi do głowy, że to może jest jakiś rodzaj no, innej nomenklatury w, 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 Ukra w Ukrainie. Czy to możliwe? No jakieś, jakieś inne wojska przyszły, wyzwalały, tak? Czy to jest a, też pytanie o przekład, bo po, tak, po ukraińsku tak. widziałam, że jest sojusznik, a w przekładzie jest Alianci i to mogło. No... Czyli jak inaczej można by przełożyć? No, no, no sojusznicy. No Leśni, no właśnie, właśnie, tak, tak, i nie byłoby pewnie wtedy y, tej konfuzji, o której, o której pan mówił, prawda? Mm. Bardzo dziękuję, proszę uprzejmie. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Praszam. Chciałam tylko powiedzieć, że to mogło zdarzyć się wszędzie, na Ukrainie, w Polsce. To, co było w opowiadaniu, prawda? Bo podobne historie opowiadał były ambasador yy, Izraela w Polsce, Szymon Weiss, tak dobrze mówię? To zupełnie podobnie wyglądała jego historia, kiedy był ukrywany w piwnicy. Tak samo mu zrzucano, nie tylko jemu, bo było ich więcej, jakiś kartofel na dwa tygodnie. Річ у тім, що якби ховали так єврейських дітей і у Франції, і в різних інших місцях, місцевість, де знаходиться Пфальц, визволяв альянс. Nerdziański wiejska. To, to Dobrze. Czyli historycznie tutaj. Jest... Okay. No. Nie, to historycznie się wszystko zgadza w przekładzie, czyli bo po pierwsze, jakby dzieciaki żydowskie były ratowane, i przechowywane w ten sposób, zarówno we Francji, jak i w różnych innych miejscowościach, w, w, w różnych częściach Europy. Natomiast odnosząc się jeszcze raz do pytania, ta miejscowość Fais, to his, historycznie tam wkroczyli alianci alianci czyli wojska alianckie czyli tak jak jest dokładnie w przekładzie No a czy naprawdę tam stała się taka historia? Ja na żal odpowiedzieć nie mogę, bo to jest knyżka i i na historię. E, tak, a czy naprawdę e, taka historia miała miejsce w tej miejscowości? To ja oczywiście nie mogę potwierdzić, bo to jest e, książ e, literatura piękna, to są historie wymyślone. Mhm. Ja mam pytanie do tłumaczki. Czy trudno było tłumaczyć? Nie. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie się tłumaczy. Ponieważ... Ustalmy, że... A! Ustalmy, że... Przepraszam, to nie, to nie, tutaj nie ma tego największego, największego, najważniejszej postaci, która, która tłumaczyła książkę. Ja nie byłam tłumaczem tej książki. Tutaj jest wybitny tłumacz Bogdan Zadura tłumaczem książki. Wyspe, wyspecjalizowany w tłumaczeniu, w tłumaczeniu książek Kateryny Tak. I, I tutaj się kłaniamy Bogdanowi za duże, bo tak pierwotnie nawet był taki pomysł, żeby się tu zjawił pośród nas. Tłumacz jest zawsze kimś bardzo ważnym, to, to bez dwóch zdań, a tłumacz tej miary i tych zasług, tak? on przetłumaczył ogromnie dużo różnych rzeczy ostatnimi czasy, głównie z ukraińskiego bardzo na to zasługuje i to jest po prostu bardzo ładne po polsku. To duże, wielkie szczęście dla mnie i duże, wielka cześć, że moje książki przekładają Bohdan Zadura, którego bezkinecznie szanuję jak poeta w wyżaju i wielkim. Mam ogromne szczęście i to jest dla mnie ogromny zaszczyt, że moje książki przekłada właśnie Bohdan Zadura, którego, szanuję, poeta, zaszczyt, Bohdan Zadura, którego szanuję też niezwykle yy, jako poetę. Mm -hmm. Okej, okay. czy jeszcze ktoś z Państwa? Jeśli nie widzę... To widzę, że pora podziękować. Jeszcze raz gratuluję najserdeczniej i życzę sobie także wielu kolejnych świetnych książek. Z tym pierwiastkiem kobiecym Dziękuję <laughs> oczywiście. Dziękuję za rozmowę. Jak będzie. Dziękuję pięknie za rozmowę. Pomyślałem sobie, Boże, ukraiński jest trudniejszy, czy trudniej go zrozumieć niż sądziłem, kiedy rozmawiałem ze swoimi sąsiadami, będąc w domu. Czasami na przystanku autobusowym wydaje mi się, że, że rozumiem, a kiedy słyszę nieco bardziej wyrafinowaną rozmowę, nie rozumiem. Ale jest bardzo piękny i bardzo pięknie zabrzmiał ten fragment przeczytany, przeczytany w oryginale. Zatem gratuluję, życzę wszystkiego dobrego i, i rzeczywiście pięknie byłoby się pospierać jeszcze o różne rzeczy, tak jak, jak pan sugerował, może do tego kiedyś kiedyś dojdzie, bo spór jest drogą do, do lepszego zrozumienia. Bardzo dziękuję Pani Oldze za piękne tłumaczenie. Dziękuję bardzo. <noise>